Young Iggy, część kolejna, czyli kawałek Chess Club z nowego albumu, projektu Ekskluzywny Głód. Nie zamówiłem i chyba nie zamierzam, ale może kawałek będzie fajny. Ale właśnie, jak ci tak nastawiasz? A może Chess Club cię rozwali? Poprzedni kawałek mnie nie rozwalił, chociaż... Mnie też nie. Iggy'ego już dasz do jakąś taką, no jakimś powiedzmy... Może sympatią. No, dobrze. Z szacunkiem to się nie rozpędzajmy. Nie, po prostu sympatnie. Ale ma ciekawą historię, w sensie miły jakiś chłopak. Pomysł na swój patent, stylistycznie, no, co kto lubi. Będziemy fajny chłopak, no, w wywiadach miły, spoko, taki ogarnięty. Tak, to jest chyba jego siła taka, wydaje mi się. Charyzma. Że spoko chłopak, no i tyle. No, nie? Tyle o nim wiemy i tyle nam jest na dzisiaj potrzebne. Klub szachowy przed nami. Sprawdźmy, o co chodzi w tym klubie. Cześć, Club. Okay. Słyszałeś kiedyś tak wysoko śpiewającego Iggy'ego? To było jakoś mega wysoko w ogóle. Wiesz co, chyba nie. Strasznie wysoko. On głównie takie rzeczy stosuje chyba jako takie efekty w tle jakieś. No właśnie, teraz mamy to na pierwszym planie. No ciekawe. Chciałbyś jak na koncertach? To tak surowo posłuchać no, tego? No, jestem ciekawy, jak na koncertach będzie to robił. Ale nie, to da radę falsetem. Tak samo. Identycznie. W sensie z autotunem. No to tak, to wiadomo. Dobra, jedźmy. Że wiesz, że co robię, załatwiam sprawy. I cała psychika to błędy, okay. Traty. Może nie błędy, a nawet braki. Jak chcesz, żebym wpadł, to daj mi znaki. Jesteśmy dziećmi, braku uwagi. Staję przed fanem i staję nagi. Zatruwam się wspomnieniami. Zatruwam wciąż mój organizm. Ciężko się przyznać, ja wiem, po co przyszła z problemami, ja. Ciężko się przyznać, ja wiem, po co przyszła z koleżankami, ja. Wiem, że chcesz się wyrwać przez drzwi moje, prysłaś cała w Givenchy, ja. Nie wiem, gdzie poszłaś, lecz wiem, że tu wracasz, więc to mnie nie martwi, ja. Wiem, że ty czujesz, co ja, a wiem, że ja czuję, co ty. Pytasz, co robimy my. Wiem, że ty gadasz z innymi, ja gadam z innymi. Nawet nie mogę być zły. Gramy partię jak na zdjęciu Cristiano Messi. Uderzam, to tak mogę zrobić ci dzieci. W kółko ci kurwa odbijam piłeczki, punkt leci dla mnie, zaliczony trening. No, wiesz co, było to wydaje mi się, że to jest ciekawsze niż to, co mieliśmy do czynienia ostatnio. Nie pamiętam tego tytułu. Bo to jest historia po prostu, nie? To jest storytelling. Poważna sprawa, samotność. Iggy nie może, no, nie może znaleźć wspólnego języka ze swoją partnerką, na to wygląda i czuje się samotny w tym związku. No i to może być albo związek, albo nawet taki etap przed związkiem właśnie, jak jest, bo tam powiedział, że odbijam ci te piłeczki i tak dalej, to mi się kojarzy właśnie z tym, jak na początku jedna strona się tak stara bardziej, robi, co chwilę coś rzuca, a ta druga osoba tak, no, przyjmuje to oczywiście, ale nie odrzuca z powrotem, nie odbija tych piłeczek już. No, te tak gierki są chujowe. No, oczywiście, toksyczne i panowie, się, nie tracimy czasu na takie gierki. I pani, jak nas oglądają również, nie? Nie tracimy czasu na gierki. Nie, ja, to wydaje mi się, że to przychodzi z wiekiem, po prostu jak młodzi ludzie po prostu nie mają takiej odwagi, żeby po prostu wyłożyć kawę na ławę i to się tak to czy jakimś takim tokiem pasywnej agresji czasami nawet. Wykorzystywania też, no. Wiesz, bo myślę, że to kwestia wieku to raz, ale są po prostu takie osoby, to nie musisz mieć, wydaje mi się, wieku. Ktoś po prostu może czerpać korzyści z tego, że ty tą osobę adorujesz, starasz się o nią, a ona po prostu, wiesz, nie mówi ci nie, bo jej się opłaca utrzymywać ten obecny stan. Takie osoby też są. W każdym razie, co do tego kawałka, to fajnie opowiada o tym wszystkim po prostu, tak całkiem zręcznie. No. Podoba mi się stylistyka tego i bije z tego też szczerość. Podoba mi się też, że styl nawijania jest taki w miarę standardowy. Stonowany nieco, nie? Bardziej niż nie ma tutaj właśnie takich strasznych udziwnień, pomijając właśnie jakieś takie małe wstawki, ale to jest okej, okay, no bo to jest jednak jakiś image, jakiś znak charakterystyczny Iggy'ego, no to ja rozumiem. No i co? Wizualnie też jest całkiem ciekawy, bo nawet to ujęcie, które teraz widzimy, super. Jest zajebiste, no. Super. Bardzo, bardzo się fajnie ktoś postarał, te światło cienie są naprawdę zrealizowane tak... Eye candy. Dobra, zobaczmy sobie teraz refren. Pijam piłeczki, punkt leci dla mnie, zaliczony trening. Czuję się sam w tym, wciąż gramy w szachy. Taka imprezka. Partię i nic poza tym. Czuję się sam w tym, wciąż gramy w szachy. Mam dobrą partię i nic poza tym. Czuję się sam w tym, wciąż gramy w szachy.
Ej, no kurde. Ciekawe myślę, że jest. Jak na tego typu kawałek koncepcji, gdzie masz taki storytelling, to nie spodziewałem się, że nagle w niecałej połowie będzie taki w ogóle detour, no nie? Że zmieniamy konwencję i bangierowo. Jest bangierek. Wydaje mi się, że to tak. Chyba wyniknęło tak spontanicznie, po prostu stwierdzi, że ej, fajne, nie? Zróbmy to. Czemu nie? I tak wyszło. Brzmi tak naturalnie. Bardzo jest ten refren taki catchy, nie? Też jest to prosta melodia, która się po prostu zapętla, więc też tak. Usłyszymy ją wiele razy, już ją wiele razy usłyszeliśmy, a to był pierwszy refren. W takim repertuarze muzycznym właśnie te udziwnienia, te takie wysokie wokale Iggy'ego, to jest zajebiście pasują, no tak. Bo to po prostu brzmi jak samplowany wokal damski. No naprawdę. Który jest staplem właśnie takiej muzyki elektronicznej, rozrywkowej. To po prostu zawsze się działo dobrze i tutaj też. I też jest ten kontrast dzięki temu między tymi zwrotkami, które są troszeczkę takie bardziej standardowe, można powiedzieć bez większych udziwień, raczej taki no po prostu nowoczesny w miarę rap, a ten refren właśnie wchodzi w zupełnie inne rejestry, przez co ta separacja też jest bardzo wyraźna i wydaje mi się, że ten refren też będzie pewnie tym, co zostanie nam w głowach, jak ten utwór się w końcu skończy. No. Więc myślę, że pod względem muzycznym bardzo fajnie zrobione i też słówko jeszcze o produkcji, która moim zdaniem jest tutaj świetna. Bardzo wysmakowanie to brzmi. Bardzo mi się podoba też ogólnie klarowność tego wszystkiego tutaj. Te synty są bardzo fajnie też tak dobrane, które podkreślają też jego głos w wielu momentach. Mam wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu, nic się tutaj nie kłóci, jest przestrzeń na wszystko. Mhm. Kurde, no bardzo dobry kawałek jak do tej pory moim zdaniem. No, bardzo spokojnie, idźmy dalej. Znowu inaczej. Tak. Ja jestem z dżungli, a ty z pałacy. Znów powtarzasz, to nic nie znaczy. Nie mówisz o dziarach, że jestem porysowany. Zrobię to w chuj, jeszcze zobaczysz. Inny język, potrzeba tłumaczyć. Jak ty jesteś głucha, mam moich słuchaczy. To dopiero są miliony twarzy. Zobaczysz, co się jeszcze wydarzy. Żadnych zaręczy, na końcu tęczy. Znalazłem kufer złota. I to przez te dzięki, skarbienie dzięki. Ja nie potrafię kochać. Okej, okay, wracamy do imprezy. No ale nie, to było ciekawe. Bardzo fajnie gra z różnicowaniem tych wokali. Ten utwór nie jest długi, chociaż jak na dzisiejsze standardy to też krótki nie jest. A już mieliśmy do czynienia tak naprawdę z takimi trzema w sumie różnymi stylami, bo tak. Inaczej refreny śpiewane, inaczej była poprzednia zwrotka. Ta jest jeszcze inaczej. Myślę, że też dzięki temu ten kawałek będzie miał spore replay value. No jest tutaj dużo takich, no właśnie to zróżnicowanie wokali jest kluczowe. To mnie zaskakuje w sumie od pierwszych sekund jestem zaskoczony tutaj. No to zobaczmy sobie jeszcze. Myślę, że tutaj kurde wiele osób może znaleźć coś dla siebie. Pewnie. Tak jak teraz ten moment, nie? Teraz taki bridge, taki wiesz, stricte naprawdę klubowy. Czuję się sam w tym, wciąż gramy w szachy, mam dobrą partię. Tu jest bardziej rozkręcony ten beat. Tak. Taki wersja finalna. No. I ten wiesz, to co dzisiaj mówiliśmy o tym. Ten to będzie ciekawe. Ten sidechainowany bas cały czas. Cały czas, nie? To jest... Jasne, no. Fajnie masuje uszy i głowę, mózg. To jest coś, co działa i chyba działać będzie długo. Powsze czasy. Długo jeszcze. Sidechainowane basy działają powsze czasy. Tak, że powiedzenie takie jest. Jest. Taki brzmi jak już po prostu remix. Tak, miałem mówić, że jak Iggy zremiksował własny kawałek w trakcie oryginalnego kawałka. O, jest jakiś film dokumentalny na temat... Aha, produkcji tej płyty. Dobra, tutaj widzimy, że jest takie coś. Warto zauważyć, że patrz, na tej szachownicy piony stanowią kieliszki. Wieś, to wcześniej też było widać. Taką partię ma dobrą? No, to tak mówił. A teraz chyba przewinąłem troszkę... Nieważne, były tam kieliszki. No. Dobra.
co byś powiedział jako pierwsze po skończeniu słuchania tego? Uff, cieszę się, że to nie było gówno. No, to jest ulga, bo miałem lekkie obawy, że pójdziemy w stronę taką trochę chujową, a to jest zupełnie inny kierunek. Ciekawe połączenie właśnie, że mieliśmy dwa kawałki w jednym tak naprawdę i to jeszcze każdy z nich był dobry, więc... No, to było coś. Ciągnięcie. I jednocześnie, oprócz tego wcześniejszego, to Iggy zachował tutaj swoją charakterystyczną jakąś tam cechę nawijania, generalnie jakieś tam patenty wokalne tutaj nie były po prostu wciśnięte, one były kluczowe. Więc tak, no, to jest ważne. Dużo tutaj zagrało dobrze. Podobało mi się to nawet. No, mi też się podobało. Bardzo właśnie te wokale zróżnicowane zrobiły dużą robotę, bo i na początku, i w środku, i nawet na końcu mieliśmy zremiksowaną wersję refrenu, który był wcześniej. I dobrze, bo gdyby ten refren tak dość długi tak naprawdę wszedł trzeci raz dokładnie tak samo, jak był wcześniej, to myślę, że mielibyśmy go dość, więc świetny zabieg. Tym bardziej, że refren, mam go teraz w głowie, jest bardzo catchy, ale jednak to jest prosta melodia, która też tak naprawdę przez operowanie na tych wysokich częstotliwościach... Łatwiej się wkręca, nie? To raz, ale też jest trochę abrazywna na dłuższą metę, nie? Ile razy byś musiał jeszcze usłyszeć, żeby cię zaczęło wkurwiać? Jak była ta końcówka, gdzie już było po prostu to takie remiksowanie tego wokalu, granie na klawiszach wręcz tym samplem jego, no, to już tutaj troszkę poczułem taką lekką irytację. Ale też to miałem. Ale przez resztę kawałka to nawet nie. Nie, w ogóle. Właśnie fajnie dobrane były te aspekty pod względem aranżacji, że wszystko miało swoje miejsce i wybrzmiało tyle razy, ile powinno. Nie było tego momentu przesytu, który myślę, że mógłby wystąpić. Że tutaj właśnie to wrażenie lekkości zostało utrzymane przez cały kawałek. Nie miałem wrażenia, że byłem jakoś ciągnięty po nim, albo że coś się dłużyło i tak dalej. Tak, no. No, to jest bardzo ważne, żeby coś takiego osiągnąć i to się tutaj udało. Bardzo też ten instrumental był potężny. Myślę, że zrobił wielką robotę, bo wspomniałeś, że wokale były kluczowe, na pewno, ale też ten instrumental świetnie zrobiony, świetnie zmiksowany tutaj pod względem produkcji, naprawdę nie wiem, nie sprawdziliśmy, kto robił. Chyba, że myślisz, że to Iggy robił? Nie, chyba nie. Brzmi tak... Dla spokoju ducha możemy zobaczyć beat. Sergiusz Dwaka. O, Dwaka kojarzę. To już czyli to dwie osoby to robiły, to w sumie tak, miałoby sens. Nie? Ma sens, bo to są różne style. No fajnie, zobaczyliśmy i rap, i zobaczyliśmy też taką bardziej klubową śpiewankę. Bardzo fajnie do potańczenia, do refleksji. No. Patrz, kawałek, który w sumie jest trochę imprezowy, nie jakoś mocno, ale taka low-key impreza, a jednak z tekstem o czymś. Fajnie, bo takich rzeczy ostatnio mam wrażenie nie ma jakoś bardzo wiele, więc ja kończąc powiem, że Iggy tym razem u mnie mocno zaplusował, bardzo fajny kawałek, sprawił, że na tą płytę czekam bardziej niż 3 minuty temu. Trochę gadamy, ale... No, ale wiadomo o co chodzi. Tak, jak najbardziej tutaj jestem skierowany bardziej na tą pozytywną stronę. No i fajnie, niech więcej takich fajnych zaskoczeń będzie od Jakiego i generalnie chyba każdego, bo w sumie lepiej, żeby tutaj dobre rzeczy wychodziły. Dokładnie tak. No, także co, tyle od nas chyba, nie? Tyle od nas. My czekając właśnie na kolejne propozycje, mamy ekskluzywny głód. Czekamy na jakość premium. A no tak, właśnie. Może o to chodziło, nie wiem, nie sądzę. Ekskluzywny głód. Głód jakości premium. Ale dzisiaj ekskluzywność nie jest pozytywną jakąś tam cechą. Nie, inkluzywny właśnie, to powinien być inkluzywny głód. Dla każdego, tak? Dla każdego głód. Ale wtedy nie jest wtedy taki, wiesz, pożądany. No nie, w ogóle głód jest rzadko pożądany. Dobra. Chyba, że jest ekskluzywny. Chyba, że. No, to jesteś, no. Brakuje ci Rolls Royce'a. No dobra, trochę brakuje, no. Dobra, no to co, tyle od nas i dzięki, do usłyszenia, zobaczenia. Do następnego, nara. Pozdro.